witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat idzie taki amplituner Sony. A dokładnie jest to STR-DE-445. Co zauważyłem, słuchajcie, po włączeniu... Po odpaleniu dwóch kanałów, brak regulacji głośności, gałka luźna i prawdopodobnie to jest cała jego przyczyna. Po czym po kilku godzinach klient mi mówił, że po kilku godzinach, słuchajcie, regulacja głośności jest z pilota, także już jest duży plus. Po kilku godzinach grania było takie pyk w głośnikach i się wyłączył. I od tej pory przestała regulować się poziom sygnału gałką. Jak widać, nie ma regulacji na gałce i gałka luźna. Musimy rozebrać cały front panel. Z tego co widzę, to na wyświetlaczu jest wszystko tak jak ma być. Bo niekiedy jest na tej zasadzie, że część od razu nie wyświetla, wtedy musimy sprawdzić po prostu wszystkie połączenia przewodów z panelem przednim. I poprawić inne luty. Zaraz zobaczycie, jak ta zabaweczka wygląda w środku, o ile to jest zabaweczka. To nie jest aż tak powiedziane, że to jest aż taka zabawka. Sądząc po tych tranzystorach, które tutaj są, a jest ich fakt, że to jest 5.1 kanał, czyli po dwa tranzystory na każdy kanał. Prawdopodobnie na fronty tak samo idzie, też po dwa tranzystory na każdy kanał, czyli 5.1, 6 kanałów, czyli w sumie ma być raz, dwa, trzy, cztery, pięć kanałów, bo każdy po dwa tranzystory mocy. Przetwornik analogowo-cyfrowy tutaj siedzi. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać, ale nie będzie. To jest płytka naszego przetwornika, która go wyłączy z sieci. Tuner. To nie jest sama głowica, to jest cały nasz tuner. Cały odbiornik cyfrowy, wszystko jest zamknięte w tej głowicy, żeby mniej miejsca zajęło. Cały odbiornik jest na tej głowicy. Z tyłu wejścia, wyjścia. Przełącznik, zobaczcie, jak jest fajnie chytrze. Selektor wejść zrobiony. Słuchajcie, wszystkie wejścia 5.1 są sterowane jednym stalaczkiem i wszystko jest cyfrowo sterowane. Nie ma żadnych tam sticków, przełączników jak polskiej mitrze. Po prostu to, co jest tutaj, nawet gałka potencjometru, ta z przodu, to nie jest potencjometr, tylko to jest encoder. Słuchajcie, ten encoder jest właśnie do wymiany. I będziemy prawdopodobnie wymienić ten encoder i zobaczymy czy to się po prostu naprawi. Do wymiany jest encoder. Także ja lecę z rozbiórką panela przedniego i będziemy za chwileczkę czołgać.
Jak sprawdzicie enkoder? Podpinamy się pod środkową nóżkę enkodera. Tutaj mam trzy nóżki. Bateryjko plusem dajmy na to. Możemy puścić sobie to przez rezystor. Minus, podpinamy się do sondy oscyloskopu i teraz tak. Po lewej stronie, to zależy jak patrzeć. U mnie to jest akurat po lewej stronie, o ta ścieżka, to jest krok. I zobaczmy na tym, na oscyloskopie. Teraz zobaczymy sobie na oscyloskopie. Jak, czy ten krok chodzi. Przekręcam w prawą stronę, jest. Przekręcam w lewą stronę, jest. Widzicie? A teraz... Ale tutaj w tym enkoderze jest troszeczkę inna, że tak powiem, przeszkoda. Ponieważ prawa strona enkodera, ona musi określać kierunek. Czyli jeśli przekręcam w prawo, to powinno być zwarte. Jeśli przekręcam w lewo, to powinno być rozwarte. Czyli po prostu ma na oscyloskopie, jeśli kręcę w prawo, to ma być zwarte, tak? Czyli ma być wysokie napięcie. No to kręcę w prawo, no mamy wysokie. Kręcę w lewo, teraz kręcę w lewo i się te wysokie nie zmienia. Widzicie? O co chodzi? Chodzi o to, że enkoder on cały czas ściszał. Można było głośniej zrobić tym pilotem, a ściszyć tylko enkoderem, ale już głośniej nie szło zrobić enkoderem. Czyli jednym słowem mamy uszkodzenie. A teraz tak, mamy tutaj taki drugi enkoder, ale on ma trochę krótką ośkę, także nie będę go podstawiał. Muszę znaleźć taki sam enkoder, jak to jest. Ewentualnie próbować go zreanimować, chociaż wątpię, żeby to się udało. Jego można wyczyścić tak samo jak potencjometr do PR styki, ale jeśli już jest tak uszkodzony, że non-stop przewodzi na jednym styku, no to będzie ból, także szukamy takiego enkodera, słuchajcie, i podmieniamy. A więc, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że rozegrałem ten enkoder, bo z taką ośką identyczną dostać jest naprawdę ból. Byłem u nas w sklepie i nie ma. Słuchajcie, co tu się okazuje? Nie wiem, czy zobaczycie. Zaraz zobaczymy, może się uda. Tu, w tym miejscu, zobaczcie, tu jest pierwsza półka, która robi nam przebieg. Druga półka. No i ta jest ok, cała, a ta jest tutaj przy samym brzegu. O, ostatnie te dwa styki są obszlifowane. Czyli jest brak styku. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Słuchajcie, zobaczymy jedną rzecz. Czy z tego enkodera, którego posiadam, nie będzie pasować ta płytka? Jeśli będzie identyczna, a z tego co widzę, to będzie identyczna. To jest dosłownie to samo, tylko jedną ośkę ma. To przełożymy ośki do tego enkodera. No zobaczymy, co tu wyjdzie. No niestety, ten enkoder jest całkowicie inny, słuchajcie, ponieważ tu styk jest na ośce, a tu na ośce jest spodnia część, a styki są na oddzielnie, nie? Także to jest całkiem inne, także składamy ten enkoder z powrotem do kupy, inaczej go nie złożysz, powinno być o, w ten sposób. Składamy jeden enkoder do kupy, a tutaj będziemy musieli zaraz szukać sprzętu Sony. No niestety z innego sprzętu jest inne rozwiązanie. Musimy znaleźć identyczny enkoder. Ok, składamy kolejny raz. Enkoder został podmieniony. Zaraz będziemy wiedzieć, czy on działa, czy nie działa, panowie.
Okej, pierwsza próba. Działa! Zaraz wam pokażę, albo nie pokażę, zaraz zobaczymy co to było. Nie wiem czy to widać, czy nie widać. Ekstra. Czyli jednym słowem, słuchajcie, zostało nam jeszcze tylko to wszystko poskręcać, no i postawić przynajmniej na dobę do testów. Dobra, okej, enkoder wymieniony, wolume zaczęło działać, zaraz posprawdzamy resztę funkcji tego amplitunera. Podłączymy wszystkie kanały, podłączymy sztuczne obciążenie. No i zobaczymy jak to będzie grało, no. Będzie stał i będzie grał przynajmniej dobę. Pozdrawiam. Liczę na łapki w góry. W górę. Tak jest, w górę. Słuchajcie. I podziękowania dla wszystkich, którzy wpłacali, znaczy wpłacali, którzy wpłacają i mają zamiar jeszcze coś tam wpłacić, się dorzucić do tego kanału, żeby był dalej tworzony, bo teraz tak. Powiem wam szczerze, jak to jest. Jeśli robię film z jakiejś naprawy, to naprawa mi się przeciąga cały dzień. Albo nawet i dłużej. Czasami nawet do drugiej w nocy się przeciąga naprawa, bo jeszcze nie skończony film, a jeszcze potem jeszcze trzeba go obrobić i zrobić. Jeśli bym robił tylko naprawy bez tych filmów, które tutaj dla was teraz prezentuję, no to bym zrobił dwie, może nawet trzy naprawy dziennie. No i nie ukrywam, że tak powiem, że te naprawy, jak jest zima, to je robię. Jak jest sezon, jakiś tam lato gdzieś, jak mam możliwość lecieć na przykład do jakiejś firmy, tam do maszyny, no to zostawiam te naprawy i lecę do tej maszyny. Nie będę rezygnował z pracy, a naprawy się robi praktycznie po godzinach. Albo jak już naprawdę nie ma co. Do zrobienia. Dobra, słuchajcie, skręcamy, ja nie przeciągam. Dzięki wielkie serdeczne za tych, którzy tam wpłacają na PayPal i na Patronite'a. Ogólnie to tam doszła jeszcze jedna osoba dzisiaj z samego rana. Widziałem, że jest na Patronite'cie, ktoś nowy. Także dzięki serdeczne. Ja pozdrawiam, uciekam. Słuchajcie, już więcej nie będę tutaj dla was marudził i nie będę dzisiaj już kolejny odcinek. A jest, słuchajcie, jest na kolejny odcinek jeszcze sporo sprzętu, bo jeszcze stoi nasza Unitra. Czekajcie, zaraz zobaczymy, może się uda mi tą kamerę jeszcze. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Jest do zrobienia, słuchajcie. Pamiętacie? 500-kę? Teraz jest 303. Będzie wąska Unitra jeszcze. Robić ten masaż. Oprócz tego jeszcze tutaj jest mini dysk jeden, ale to z mini dyskiem powalczymy. Może, nie wiem, zobaczę jak wyjdzie, czy będzie film, czy nie będzie film. Co poza tym jeszcze jest? Jeszcze oprócz mini dysk jest co zrobiony. Jeszcze jest toska jedna, którą muszę zrobić i PW. Jeden, który muszę zrobić jak dosyć szybko, także dzięki serdeczne za obejrzenie kolejnego odcinka.
efekt końcowy tutaj może się uda mi ustawić jakąś stację nawet. Nie szuka, bo ja mam takie duże zakłóceny, słuchajcie, tutaj na warsztacie. O. Działa! Słuchajcie, nie będę puszczał muzyki, bo nie można. Słuchajcie, może tutaj przewidzimy sobie na inną stację. No dobra, niech sobie pogra, słuchajcie, i teraz on będzie mnie grał całą dobę. Tylko jeszcze podłączymy do tego kolumnę. Zobaczymy, jeszcze sprawdzimy te kanały 5.1. A potem podłączymy też Sony odtwarzacz, tamten z USA. I zobaczymy, jaka z niego fajna jakość wychodzi. Aż jestem ciekawy. To by było tyle.